tym odcinku oczywiście zajmiemy się stricte fotograficznym problemem. Dowiemy się, jak podczas mocno słonecznej pogody bez użycia lamp z takiego zdjęcia stworzyć takie zdjęcie. Jak widzicie, z amatorskiego ujęcia zrobiło nam się coś dużo bardziej profesjonalnego i zdziwicie się, jak proste to jest. Do zrobienia tego odcinka zainspirowała mnie moja przygoda z Kamilą, którą miałem w wakacje. Pojechaliśmy na bardzo ładne miejsce, gdzie było pełno lasów, pełno jezior, ale od samego początku to naprawdę szukałem z nią miejsca, pola dzikiej trawy albo pola ścinowego. Trwała gorąca dyskusja, co to jest, ponieważ bardzo fajnie pasowało ono do jej urody i bardzo chciałem zrobić zdjęcie właśnie z takim tłem. Więc ustawiliśmy się w pewnym momencie. Próbowaliśmy się ustawić, ponieważ napotkaliśmy kolejny problem. Były to tereny kompletnie bagniste. Pokażę wam teraz zdjęcie. Ono zupełnie tego nie odda, ale wiesz, mi było bardzo grubo. Każdy nasz krok naprawdę było utonięcie w jakiejś wodzie, w jakimś czymś. Więc to troszkę utrudniło moją wizję zrobienia tej sesji, ponieważ tak naprawdę staliśmy ciągle w jednym miejscu, w takim w miarę bezpiecznym. I tak właśnie dotarliśmy do sedna tego problemu, ponieważ była to godzina 8 rano i słońce świeciło bardzo mocno, bo z tej strony przez to tworzyło bardzo ostre cienie na twarzy Kamili, błyszczała się jej przez to skóra, no naprawdę ciężko było zrobić w tym momencie zdjęcia. Ja, jak pewnie wielu z was, nie nosi dodatkowego oświetlenia na sesję. Nie mówię, że to jest dobre, ale jak wiadomo, dodatkowa blenda lub jakieś światło ogranicza nas pod względem kreatywności, mobilności, także ja z tego rezygnuję, ale rozumiem osoby, które to biorą, być może kiedyś też zacznę, póki co działam w ten sposób. Dzięki tej historii właśnie znalazłem na to rozwiązanie. Otóż, trzeba zrobić wszystko tak, żeby nasza twarz modelki lub modela była kompletnie w cieniu. Czyli w moim przypadku, jeśli słońce świeciło z tej strony na Kamilę, poprosiłem ją, żeby odwróciła twarz w tą stronę i dzięki czemu słońce padało już tylko na jej włosy, a twarz była kompletnie w cieniu. Na zdjęciach podczas sesji nie będzie wyglądało to najlepiej, ale gdy dowiemy te zdjęcia już do Lightrooma lub Photoshopa i poprawimy kilka rzeczy, które zaraz wam pokażę, zdjęcie będzie wyglądało fantastycznie, będzie wyglądało dosłownie, jakby było jakieś dodatkowe oświetlenie lub jakaś blenda, po prostu twarz będzie wyglądała dużo, dużo lepiej niż jakby słońce świeciło na nią, na tą twarz wprost. Więc po prostu zatrosz się, żeby twarz modelki lub modela była ciągle w cieniu i w taki sposób zrób sesję. A teraz wam pokażę, co się robi po tej sesji, gdy już będziemy w domu i otworzymy nasz komputer, jak sobie z tym poradzić, żeby wszystko wyglądało ostatecznie świetnie. Okej, wróciliśmy do domu, powiedzmy, i teraz zaczynamy obróbkę. Najpierw wam pokażę zdjęcia, które robiłem, gdy jeszcze nie wiedziałem, jak sobie poradzić z tym problemem. Są to właśnie zdjęcia robione z twarzą skierowaną ku światłu. Jak widzicie, wygląda to bardzo źle. Mimo że na sesji może wydawało nam się, że jakoś to ominiemy, jak widzimy, nie ominiemy tego, ponieważ światło to jest jedna z tych rzeczy, których nie można naprawić w postprodukcji. Musimy mieć to zawsze z tyłu głowy. Jeśli światło źle pada naszą jakąś postać lub jakiś obiekt podczas robienia zdjęcia, nie naprawimy tego potem. A teraz wam pokażę, jak wyglądają zdjęcia już zrobione właśnie z tą metodą, o której wam mówiłem, czyli twarz Kamili jest zacieniona. Jak widzicie, wygląda to już dużo, dużo lepiej. Instynktownie będziemy chcieli zrobić ekspozycję do twarzy, ale w taki sposób nasze tło jest kompletnie za jasne. Więc robimy inaczej. Dostosujcie ekspozycję tak, żeby to wyglądało dobrze. Bierzemy pędzel, oznaczamy zacienioną twarz. Zaczynamy od dodania jasności. I teraz kontrast. Dlaczego kontrast? Ponieważ nasza cała scena, załóżmy, ma mniej więcej taką rozpiętość cieni i jasności. Czyli tutaj są najciemniejsze punkty, a tutaj najjaśniejsze punkty obrazu, przez co są one mniej więcej w takim rozstawieniu. Ale nasza twarz, która znajduje się w cieniu, ma tylko takie rozstawienie, ponieważ najciemniejsze punkty stały się dużo jaśniejsze, a najjaśniejsze punkty stały się dużo ciemniejsze. I właśnie to, co zrobi nam kontrast, to rozszerzy to, dzięki czemu całość zdjęcia będzie razem spójna ze sobą. Czyli dodajemy jasności, dodajemy kontrastu i balansujemy to tak, żeby było jak najbardziej zbliżone do tła. Pozostaje nam jeszcze jedna rzecz. Ponieważ gdy twarz jest w cieniu, staje się dużo zimniejsza, więc musimy tam też dodać trochę balansu bieli na plus. Jeszcze na koniec postanowiłem troszkę przyciemnić tło, żeby wszystko wyglądało jeszcze lepiej. Jak widzicie, efekt finalny jest dużo, dużo lepszy. Mamy twarz fantastycznie wyglądającą, tło jest dobre, wszystko pasuje, jest dobra jasność, jest dobry kontrast. Zdjęcie wyszło po prostu fantastycznie. Żeby wam to zobrazować jeszcze lepiej, zrobimy jeszcze jeden przykład i powtarzamy wszystkie kroki, które popełniliśmy wcześniej. Czyli bierzemy pędzel, rozjaśniamy twarz, dajemy kontrast, dajemy balansu bieli na plus, przycinamy troszkę tło i mamy kolejne zdjęcie, które wygląda dużo, dużo lepiej niż jakbyśmy robili właśnie pod słońce.
wierzcie mi, że wasza modelka będzie zadowolona z tych zdjęć, ponieważ gdybyśmy oddali takie robione pod to słońce, mogło być dużo gorzej. I w taki sposób się to właśnie wszystko robi. Czyli pamiętamy, robimy zdjęcie tak, żeby twarz modelka lub modeli była w cieniu, potem to rozjaśniamy tą twarz, dodajemy balansu bieli, kontrastu i całość nam razem współgra. Jest jedny mechanizm, który się spina. I nie używamy tego żadnego oświetlenia. Masakra. To tyle jeśli chodzi o obróbkę, a wracając do historii z Kamilą, tak wyglądaliśmy, gdy już wróciliśmy z tamtego miejsca. Co najciekawsze, te zdjęcia były naszymi ulubionymi z całej sesji. Kamila dzięki temu wszystkiemu, co się wydarzyło, była dużo bardziej rozluźniona, była dużo bardziej szczęśliwsza na zdjęciach. Jakby wiecie, cała jakby presja, która była podczas sesji, spadła. Jak widzicie, trudności na sesjach się zdarzają i one nie są absolutnie złe, ponieważ pomagają nam tworzyć zdjęcia z historią. A ja dzięki temu wszystkiemu nauczyłem się właśnie tej metody, którą mogłem się z wami teraz podzielić. I to już wszystko w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo za uwagę i do zobaczenia już w kolejnym. Branżowym lub nie branżowym, zobaczymy. No i wesołych świąt!